Na dzień dzisiejszy, 20 listopada, 724 osoby w naszym powiecie są aktywnie chore na COVID-19 i pozostają w izolacji domowej, a 53 osoby przebywają w szpitalu, informuje Małgorzata Sumińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach. Niestety, drastycznie od ostatniego komunikatu wzrosła liczba zgonów. Mamy ich już w powiecie w sumie 41. Raportujemy te zgony, które mamy od lekarzy zgłoszenia, w których jest napisane, że przyczyną zgonu jest COVID. I to tylko są te zgony i po prostu dostaliśmy wczoraj taką ilość tych 15 zgonów. Te raporty to są zgony w zasadzie w przeciągu 3 tygodni. Czyli prawie od początku listopada. No bo szpitale wiadomo, że mają tyle pracy, że tutaj ta biurokracja to jest potem już na ostatnim miejscu i oni też sobie to odkładają i po prostu tak, no, brzydko mówiąc, hurtowo potem nam przesyłają. My jeszcze wiemy przecież o zgonach, które były na naszym terenie, na przykład osób, które umarły albo w Zgierzu, albo w Biegańskim, w szpitalu Biegańskiego w Łodzi i do tej pory nie mamy jeszcze tego zgłoszenia. Także to po prostu, no, wszystko musi trwać, no ale żeby było rzetelne, no to musimy mieć takie zgłoszenie napisane przez lekarza i musi być napisana przyczyna zgonu, żebyśmy mogli to zaraportować. I z tych 15 osób, które dzisiaj zgłosiliśmy, to jest 8 pań i te panie są w wieku od 61 do 87 lat, w takim przedziale wiekowym, i 7 panów, i tutaj jest najmłodszy pan, miał lat 50, a najstarszy 91. Tak to wygląda statystycznie. Obecnie kwarantanną objętych jest 1385 osób. Od początku epidemii w powiecie pabianickim zachorowało 2913 osób, z czego wyzdrowiało 2067. Przekazywanie środków finansowych oraz zakupy sprzętu dla Pabianickiego Centrum Medycznego to na chwilę obecną działania niezbędne w walce z COVID-19, które od początku pandemii podejmuje Urząd Miejski. Różnego rodzaju wsparcie naszego szpitala jest wręcz konieczne, zwłaszcza teraz ze względu na utworzony decyzją wojewody łódzkiego z 30 października oddział obserwacyjno-zakaźny dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Stąd na ostatniej sesji 17 listopada radni miejscy jednogłośnie przekazali 330 tysięcy złotych z budżetu miasta na rzecz PCM-u na walkę z COVID-19. Miasto sfinansowało również zakup 8 kardiomonitorów z jednostką sterującą. One już są wczoraj podłączone, już działają na oddziale covidowym. Cały koszt zakupu ich to jest kolejne 116 499 zł. W dniu wczorajszym, tak jak powiedziałem, zostały uruchomione, pracują, działają. Wymieniony specjalistyczny sprzęt oraz pieniądze z budżetu miasta to kolejne wsparcie szpitala w walce z pandemią. Wcześniej przekazaliśmy w kwietniu blisko 100 tysięcy na zabezpieczenie szpitala, tak aby wszystkie wejścia mogły być monitorowane i aby osoby postronne nie mogły dostać się do tej zamkniętej strefy. To robiliśmy w trosce o bezpieczeństwo personelu medycznego, jak i również wszystkich osób, które korzystają z porady PCM-u i są jego pacjentami. Na wspomniany system zabezpieczenia, którego koszt to 48 277 zł, złożyły się monitoring wizyjny oraz kody i karty dostępu. Do tego doszedł zakup i montaż 6 drzwi za 50 824 zł. W sumie pomoc dla PCM-u ze strony miasta w tym roku typowo na działania covidowe to jest kwota 546 500 zł, a wartość całej działalności miasta związanej z przeciwdziałaniem pandemii wynosi 1 430 000 zł i taką sumą zamknie się w roku 2021.
W kwocie 1 430 tysięcy złotych zabierają się również wydatki na zakup m.in. środków ochrony osobistej i dezynfekcji, m.in. dla jednostek samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych i wolontariuszy. Na ten cel miasto przeznaczyło blisko 850 tysięcy złotych. W dalszym ciągu, jak przyznał prezydent, trwa dystrybucja maseczek dla mieszkańców Pabianic. Przypomnijmy, łącznie tych środków ochronnych przygotowano 150 tysięcy. Można je bezpłatnie odbierać w różnych punktach miasta. Ponawiamy nasz apel oczywiście do tych wszystkich, którzy włączyli się w akcję dystrybucji maseczek na terenie miasta Pabianic. Są one w dalszym ciągu dostępne i wszystkie instytucje, które chciałyby jeszcze rozdawać maseczki albo brakło im w chwili obecnej, chciałyby ponowić swoją akcję, bardzo proszę o kontakt ze Strażą Miejską, z Zarządzeniem Kryzysowym bądź też bezpośrednio z Sekretariatem Prezydenta Miasta Pabianic i będziemy na bieżąco dosyłać, dostarczać kolejne partie maseczek. W chwili obecnej w magazynie mamy jeszcze około 50 tysięcy maseczek, które chcielibyśmy przekazać mieszkańcom Pabianic. Należy również zaznaczyć, że pomoc, czy to w formie gotówkowej, czy też rzeczowej dla Pabieńskiego Centrum Medycznego, płynie nie tylko ze strony miasta. Wsparcie okazało już liczne grono darczyńców. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim dotychczasowym 63 podmiotom, które od kwietnia wspierały Pabieńskie Centrum Medyczne swoimi finansami, swoimi wyprodukowanymi maseczkami, płynami, ale również sprzętem medycznym, który do tego szpitala cały czas dociera. W ostatnich tygodniach to grono powiększyło się o powiat pabieński, który po raz drugi wsparł Pabieńskie Centrum Medyczne, gminy powiatu pabieńskiego. Przy czym serdeczne podziękowania dla pana wójta Marcina Wieczorka, bo po raz drugi zdecydował się wesprzeć Pabieńskie Centrum Medyczne. Na początku częścią wpłaty na respirator, a teraz na zakup specjalistycznych łóżek na oddział covidowy. Drodzy Państwo, też serdeczne podziękowania dla Fundacji My Kochamy Pabieńce, która po raz kolejny wspiera nas wpłatą również na zakup łóżek na oddział zakaźny. I Centrum Handlowemu Tkalnia, pamiętamy dosyć duże dyskusje na temat tego, czy miejsce, które zostało wskazane na wymazy, jest dobre, ale myślę, że sami widzicie, że jest ono bardzo dobrze zorganizowane i ten teren fantastycznie się sprawdza, jest w centrum miasta, ruch tam jest dobrze regulowany i te wymazy, których w ostatnim czasie było bardzo dużo, idą sprawnie i bez problemów. Sprzęt przekazała też Agencja Rezerw Materiałowych. W czwartek 19 listopada naszemu szpitalowi przekazano 8 respiratorów i 9 kardiomonitorów. Wideokonferencja prezydenta poświęcona m.in. wspomnianym działaniom covidowym i wsparciu PCM-u jest dostępna na naszej stronie internetowej promok.pl. Mówiąc o tym obiekcie, można użyć określenia 3 w jednym, ponieważ kumuluje w sobie place gry do uprawiania koszykówki, siatkówki i piłki nożnej. To nowe, a precyzyjnie mówiąc, zmodernizowane boisko w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 przy ulicy Pułaskiego, które z betonowo-asfaltowej płyty zmieniło się w nowoczesny obiekt sportowy o wymiarach 19x32 metry z poliuretanową nawierzchnią. Cieszy również fakt tego otoczenia boiska, bo ono jest również takim przyjaznym dla osób, które korzystają z wózków czy z innych tego rodzaju przyrządów, tworząc tutaj tą młodzież sportową. Ta nawierzchnia również jest tutaj bardzo dobrze wykonana i z tego się cieszymy. Jak Państwo widzicie, ogrodzenie jest całkowite tego boiska. Na krótkich bokach są wysokie piłkochwyty, żeby wychwytywały piłkę. No wszystko jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w dobrej jakości. Starosta Krzysztof Habura podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie boiska, podkreślając, że pewnie nie udałoby się zrealizować tej inwestycji, gdyby nie senator Maciej Łuczak, który pomógł w procedurze pozyskania pieniędzy z PFRON-u. Bardzo się cieszę, że kolejne boisko dla dzieci przy Zespole Szkół nr tutaj 5 powstało. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować pani dyrektor. Dzięki jej determinacji, dzięki jej zaangażowaniu udało nam się pozyskać właśnie te 50% z PFRON-u. Z tego miejsca również dziękuję pani dyrektor Mroczek, która
się również przyczyniła do tego, że to boisko powstało. Na dobry początek senator wręczył dyrektor szkoły Bożenie Bulzackiej symboliczny upominek w postaci piłek. Spełniły się nasze marzenia, mówiła dyrektor placówki. Mamy boisko, które będzie nam służyć na pewno przez długie lata w sposób bezpieczny. W momencie, kiedy powstawało boisko, widziałam euforię w oczach swoich uczniów. Oni już nie mogą się doczekać, nie tylko przyjścia do szkoły, bo zdalne nauczanie jest świetne, ale nie dla naszych uczniów, ale przyjścia do szkoły nawet w chłodne dni i wejście tutaj na boisko, dotknąć, zobaczyć, mieć tą możliwość funkcjonowania, grania. Mam wspaniałych nauczycieli do wychowania fizycznego, między innymi jest tutaj z nami mistrz świata. Pan Mariusz Bałaziński, który też dzisiaj specjalnie przyszedł, bo mówi, ja nie mogę już się doczekać. Pracować z młodzieżą szkoły branżowej na terenie tego boiska. Proszę Państwa, padło tu wiele pięknych słów, zarówno ze strony pana starosty, jak i ze strony pana senatora. Ja jestem bardzo wdzięczna jednej i drugiej osobie, ponieważ wiem, że należy do tych dyrektorów, którzy ciągle depczą i o coś proszą. Ale dzięki temu szkolnictwo specjalne w Pabianicach, w powiecie pabianickim, może się cieszyć właśnie takimi obiektami. My jako szkolnictwo specjalne mamy to szczęście, że jesteśmy bardzo dobrze lokalnie wyposażeni i w sprzęt. Mamy piękną, dużą salę gimnastyczną. Mamy drugą salę w budynku gimnastycznym. Mamy w tej chwili zielony zakątek. No i to boisko. O czym więcej marzyć? Boisko w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 kosztowało blisko 219 tysięcy złotych. To kolejny obiekt sportowy na terenie powiatu, w jaki zainwestowało starostwo powiatowe, mówił na briefingu prasowym starosta Krzysztof Habura. Te sportowe inwestycje rozpoczęły się w 2007 roku. Budując boisko w Zespole Szkół nr 2, ten projekt nazywał się Blisko Boisko. Też w 2007 roku wyremontowaliśmy tutaj, na terenie tego zespołu szkół, halę sportową, którą tutaj widzimy za mną. Kiedyś znajdowała się tutaj sala, na której odbywały się projekcje filmowe. Kosztem 400 tysięcy złotych została ta sala zmieniona na salę sportową. Następnie wybudowaliśmy Orlik w pierwszym liceum. Wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 1, po czym zakończyliśmy budowę hali sportowej powiatowej na terenie z drugiego liceum ogólnokształcącego. Wybudowaliśmy później kolejne boisko na terenie Zespołu Szkół nr 2, już nie trawiaste, tylko też właśnie z nawierzchnią poliuretanową. Do tego doszły remonty naszych sal sportowych na terenie Pabianic, w naszych powiatowych szkołach, a także otwarte strefy OSA, otwarte strefy aktywności, tak? czyli siłownie na świeżym powietrzu. Tych inwestycji sportowych było bardzo dużo. A dokładnie 14 i nie jest to ostatnie nasze słowo w tej kwestii, zapewniał starosta. Takie dwie najbardziej istotne sportowe inwestycje to boisko w Zespole Szkół nr 3 i sala sportowa, bo myślę, że to w tej chwili ku temu zmierza przy Zespole Szkół nr 1. Możemy je wybudować, chcemy je wybudować, ale wiemy, że bez środków zewnętrznych będzie nam bardzo ciężko, bo budżet powiatu pabiańskiego no niestety jest skromny. Ale bardzo liczymy tutaj na pomoc pana senatora. Pierwszy krok został już w tym roku zrobiony. Wiemy, że wiele zależy od tego, czy te pieniądze od rządu do powiatu pabiańskiego wpłyną. Jeżeli mamy takiego przedstawiciela, emisariusza, to szanse na to są znacznie, znacznie większe. A
a to naprawdę pozwoliłoby nam zrealizować te naprawdę dwie ważne inwestycje. Także myślę, że panie senatorze, ta współpraca, którą zaczęliśmy w tym roku, będzie kontynuowana. Liczymy, że uda się te środki zdobyć i spotkamy się być może już nawet w przyszłym roku na otwarciu kolejnej powiatowej pabianickiej inwestycji. Na zrealizowane dotychczas inwestycje sportowe z budżetu powiatu przy wsparciu środków zewnętrznych poszło bez mała 9 700 000 zł. Prezydium Forum Organizacji Pozarządowych w naszym mieście ma nowy skład. Wybory na trzecią kadencję odbyły się, ale obostrzenia wynikające z pandemii spowodowały zmianę terminu oraz formę ich przeprowadzenia. Pierwsze wybory miały odbyć się na spotkaniu z okazji Wielkiej Nocy, czyli pod koniec marca, które musieliśmy odwołać z powodu pierwszej fali pandemii. Drugi termin zaplanowaliśmy na październik. Miało to być znowu spotkanie, tym razem takie sieciujące dla organizacji, znowu odwołane. Także postanowiliśmy, aby te wybory odbyły się w sposób korespondencyjny, ale też częściowo. Szukaliśmy sposobu, jak to zrobić. Postanowiliśmy wysłać zawiadomienia do organizacji, które posiadamy w naszym forum. Organizacje dostały wykaz kandydatów, mogły również zgłaszać własnych. Po odpowiedzi korespondencyjnej tutaj w siedzibie cechu została wystawiona urna, do której te organizacje złożyły swoje głosy, tak aby zachować tajność tych wyborów. Niestety, być może w związku z pandemią, tylko 12 organizacji wyraziło chęć do głosowania, natomiast głosów zostało oddanych 11. I tak w pierwszej turze wyborów mieliśmy 6 kandydatów do forum, do prezydium forum i jeden kandydat na przewodniczącego prezydium forum. No, jedyną kandydatką byłam ja, uzyskałam maksymalną, czyli 11 głosów, natomiast w prezydium forum o jedną osobę mieliśmy więcej. W związku z tym w pierwszej turze wyborów dwie osoby uzyskały jednakową liczbę głosów. Tak więc przed nami była kolejna druga, czyli głosowanie uzupełniające. W głosowaniu uzupełniającym większością głosów została już wybrana jedna osoba, ponieważ w tym drugim głosowaniu wzięło udział już tylko 9 organizacji. Przewodniczącą po raz trzeci, czyli od początku powstania forum, została Dorota Pędziwiatr z cechu rzemiosł różnych. Przez najbliższe 3 lata będzie ona pracowała z 6 osobami. Agnieszka Jaksa z grupy wolontarystycznej Agrawka, Monika Urbańska, reprezentująca Teen Challenge Pabianice, Piotr Madej, Stowarzyszenie Pax Tecum, Łukasz Stencel, Towarzystwo Przyjaciół Pabianic, Katarzyna Tkacz ze Stowarzyszenia Dla Niepoznaki i Beata Rusek, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Pabianice. I te dwie osoby ostatnie są nowymi, z czego bardzo się cieszymy, bo to wniesie troszkę nowej krwi do naszego prezydium. Celem forum, zgodnie z założeniami, jest sieciowanie, integrowanie i edukowanie członków organizacji i wolontariuszy. Teraz wszelkie działania zostały przeniesione jakby do sieci. Będziemy zastanawiać się już z nowym prezydium, w jaki sposób możemy teraz w nowej rzeczywistości istnieć, tak by nadal móc pomagać organizacjom. Oczywiście w czasie tej pandemii staramy się podejmować działania właśnie polegające bardziej na sieciowaniu, wspomaganiu organizacji. Każdy z nas w swojej organizacji działa. U mnie jest taki jakby punkt pomocy dla osób, które chcą skorzystać z jakichś środków pomocowych, chcą uzyskać jakąś wiedzę. Także będziemy dopiero na pewno na pierwszym posiedzeniu, które planujemy jeszcze w tym miesiącu, ustalać, jak możemy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, tak by nasze cele i działania nadal pozostały czynne, żebyśmy mogli służyć pabianickim organizacjom i mamy nadzieję, że już przyszły rok powrócimy na żywo do spotkań z organizacjami, do integracji, do tego sieciowania właśnie i
edukowania. Przypomnijmy, forum organizacji powołano w ramach rozpoczętego w lutym 2014 roku projektu pod nazwą Zacznijmy od początku – wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach, którego liderem był Związek Harcerstwa Polskiego, a partnerem Urząd Miejski. Mimo że w czerwcu 2015 roku nastąpiło zakończenie projektu, powołane Pabieńskie Forum nadal istnieje, ale już samodzielnie. Od samego początku forum mocno wspierał i nadal to robi lokalny ośrodek partycypacji społecznej działający w strukturach Urzędu Miejskiego. Na początku z forum współpracowało blisko 20 organizacji pozarządowych. Obecnie jest ich już prawie 50. Zgodnie z planem Przedszkole Miejskie nr 11 zorganizowało kolejny miejski przegląd Utalentowane Przedszkolaki. Jednak tegoroczna, piąta edycja tego przedsięwzięcia ze względu na pandemię koronawirusa, a co za tym idzie, istniejące obostrzenia, nieco się różniła. Zamiast uroczystego spotkania w siedzibie organizatora przy ulicy Świętego Jana, przedszkolaki w swoich placówkach przygotowały wokalno-taneczno-instrumentalne nagrania. Filmiki zostały dostarczone do organizatora, a ten zmontował je w całość w formie wydania wiadomości, które poprowadziła reporterka Karolina Maj. W TV show, bo taką nazwę przybrał tegoroczny przegląd, wystąpiły dzieci z 8 miejskich placówek. Jako pierwszy zaprezentował się organizator. Dzieci z przedszkola miejskiego nr 11 zamieniły się w przyjazne rekiny i wykonały piosenkę w języku angielskim Baby Shark. Teledysk o myciu rąk, czyli bardzo istotnej czynności w czasie pandemii, nagrały rapujące przedszkolaki z ósemki. Ich rówieśnicy z przedszkola miejskiego nr 6 zaprezentowały utwór Zawody, w którym była mowa o wymarzonych profesjach – lekarzu, strażaku, kucharzu i ogrodniku. Dzieci z czwórki przygotowały muzyczną laurkę z okazji Dnia Nauczyciela. Na taniec postawiło przedszkole miejskie nr 13. Cheerleaderki i cheerleaderzy zatańczyli do utworu Papaja Urszuli Dudziak. W przeglądzie pojawił się również akcent instrumentalny. Śpiewająco przy akompaniamencie obecną porę roku zobrazowały dzieci z piętnastki. Sąsiadeczko, Wiewióreczko to z kolei utwór zaprezentowany przez przedszkolaki z szesnastki. Na koniec programu z prezentacją taneczno-wokalną pod nazwą Nie chcę Cię znać wystąpiły dzieci z przedszkola miejskiego nr 12. Od pierwszej edycji w tym przeglądzie nie ma wygranych ani przegranych. Każde przedszkole otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz nagrodę ufundowaną przez Urząd Miejski. Były to m.in. klocki Lego i puzzle. Przegląd organizowany przez Przedszkole Miejskie nr 11 to doskonała okazja do promocji dziecięcych talentów. Przedszkolaki zachwycają nie tylko swoimi artystycznymi umiejętnościami, ale również finezyjnie przygotowanymi strojami. Relacja z piątej edycji Utalentowanych Przedszkolaków na naszej stronie internetowej promok.pl w programie Puls Miasta. Z drużyną Dio Maximus Goki Skąty Wrocławskie Grot Tomik Pabieńce zgodnie z ligowym terminarzem miał się zmierzyć 24 października. Ze względu na kwarantannę w zespole przeciwnika spotkanie przełożono na 18 listopada. Po 7 minutach meczu w powiatowej hali sportowej na tablicy był remis po 14. Te pozostałe 3 minuty pierwszej kwarty skutecznie wykorzystały Pabieńczanki, zdobywając z rzędu 13 punktów i kończąc tę odsłonę meczu przy prowadzeniu 27-14. Od początku drugiej odsłony podopieczne Sylwii Blaźlak utrzymywały ten 13-14 punktowy dystans, ale w końcu przeciwniczki zaczęły odrabiać stracone punkty, wygrały drugą odsłonę i na przerwę drużyny schodziły przy 8-punktowym prowadzeniu Grot Tomik 39-31. Po powrocie z szatni przeciwniczki próbowały zniwelować jeszcze bardziej stratę i udało im się zbliżyć na 6 oczek. Gospodynie na więcej nie pozwoliły i zaczęły z minuty na minutę uciekać rywalkom. Grot Tomik wygrał trzecią odsłonę 18-9 i na 10 minut przed końcowym gwizdkiem prowadził 57-40. Na początku ostatniej kwarty po trafieniach Eweliny Gali i Aleksandry Lorenz Pabieńczanki powiększyły przewagę do 21 punktów 61-40. Rywalki nie miały zamiaru odpuścić tego meczu i z dużą determinacją ruszyły do odrabiania strat. Zaliczyły 8-punktową serię trafień, ale w ostatnich minutach gra się ustabilizowała i zwycięstwo gospodyń stało się faktem. Grot Tomik Pabieńce pokonał Dio Maximus Kąty Wrocławskie 77-64 i zapisał na swoim koncie 6. ligowe zwycięstwo. Wygrana cieszy, ale w czasie podsumowania meczu trenerka Sylwia Blaźlak nie do końca była zadowolona z gry swoich podopiecznych. Ciężko pochwalić zespół po takim meczu, gdyż
Po Swarzędzu na pewno apetyty wzrosły, jeżeli chodzi o dyspozycję, o grę, o współpracę i wiele innych elementów. Natomiast znowuż półtora tygodnia przerwy i gramy dzisiaj z Wrocławiem, bardzo niewygodnym przeciwnikiem. I to się potwierdziło po prostu, że my musimy utrzymać dalej swoją dyspozycję, dalej swoją zrównoważoną grę, jeżeli chodzi o obwód i o dół, i wtedy nie będziemy mieć problemu. Dzisiaj problemy się duże pojawiły z tego względu, że obwód już tak nie funkcjonował może jak w poprzednim spotkaniu, ale ogromne problemy, jeżeli chodzi w obronie o zastawienie. Wrocław dzisiaj był bardzo, bardzo ruchliwy, bardzo dynamicznie szedł na deskę w ataku, a niestety kulała u nas całkowicie defensywa, jeżeli chodzi o zastawienie, i stąd się wzięły wszystkie problemy. Najskuteczniej w pojedynku z Dio Maximus zagrała Ewelina Gala, 19 punktów, o 1 mniej zdobyła Magdalena Grzelak, 12 zapisała na swoim koncie Natalia Danych, 10 Aleksandra Dziwińska, 8 Martyna Boniecka, 6 Aleksandra Lorenc i 4 Patrycja Kirsch. Kolejny mecz nie będzie łatwy, ponieważ nasza drużyna jedzie do Krakowa, gdzie zmierzy się z silnym zespołem Korony. No, teraz to już poprzeczka urosła zdecydowanie w górę, bo jedziemy do Korony Kraków, która przegrała tylko jedno spotkanie z Muksem i to tylko w ostatnich sekundach jednym koszem. U siebie już się mocniej zrewanżowały, także Korona tutaj jest zdecydowanym liderem tej grupy. No i jedziemy na bardzo ciężki mecz i gorący teren. Czy Pabieńczanki wyciągną wnioski z pojedynku z Kątami Wrocławskimi i utrzymają status jedynej niepokonanej drużyny w grupie B? O tym przekonamy się w najbliższą sobotę, 21 listopada. Początek meczu, który kibice śledzić mogą na stronie internetowej rozgrywki pzkosz.pl o godzinie 17.00.